spotkanie z Yennefer nie było najważniejsze. Wiedźmin dowiedział się, wróciła z dłubi i jest w niebezpieczeństwie. Z rozkazu cesarza i na prer Geralt wy... Halo, halo, test dźwięku. Dobrze mnie słychać? Mam nadzieję, że dobrze. Dobra. Lecimy. Dobra. Lecimy. Ambasador Faratre. Yennefer mówiła, że mogę cię wypytać o bieżące sprawy, wojny i tak dalej. Oczywiście. Jeden sługa cesarza nie ma tajemnic przed drugim. Pozwól, podejdźmy do mapy. Mm-hmm. Dziękuję za pomoc. Dzięki za pomoc. Chcę włączyć napisy. Nie ma za co. Niechaj wielkie słońce oświeca ci drogę. Niech oświeca. Miałem coś zrobić, kurde, napisy włączyć. Właśnie. Tak, Geralt? Jak przebiega wojna? Jak przebiega wojna? Poza tym, że niechybnie doprowadzi do triumfu Nilfgaardu. Rozmawiamy w cztery oczy, bez świadków. Więc dajmy spokój z propagandą, choćby podszytą ironią. Ofensywa szła świetnie aż do zimy. Rozbiliśmy temerskie wojska w puch. W Edirn był taki chaos, że nikt nie stawiał nam nawet oporu. Przed pierwszymi śniegami dotarliśmy na linię Pontaru. Zostało osłabione Kedwen i Redania Radovida, który ignorował błagania reszty Północ. Myśleliśmy, że poprosi o pokój, może nawet złoży hołd lenny. Czekaliśmy roztopu w pewni zwycięstwa. Radovid? Złoży hołd? Tak, to były płonne nagie. Bo Radovid, zamiast słać posłów albo przesunąć wojska w naszą stronę, przebił się przez zaśnieżone góry pustulskie i zaatakował Kedwen, tego sojusznika. Radovid wziął ich z zaskoczenia, a że morale Kedweńczyków i tak było niskie w ich króla, starczyło kilka przegranych potyczek, by złożyli broń i przeszli na stronę. I tak na wiosnę, zamiast dwóch słabych wrogów, mieliśmy już tylko jednego. Czyżbym słyszał podziw? Czyżbym słyszał w twoim głosie podziw? Radovid to wróg, ale nie odmówię mu sprytu. Okpił nas jak dzieci i to niezbyt by. Wracając do wojny, na wiosnę doszło do wielkiej bitwy na Błoniach Welen. Wielkiej, ale i nierozstrzygniętej. Straty po obu stronach były ogromne, precedensowe wręcz. Radovid wycofał się za Pontar. Póki co jest tam bezpiecznie, do czasu aż z południa przybędą posiłki. Wtedy cesarz Emhyr Far Emrais rozprawi się z nim. A nie moglibyście po prostu wrócić do siebie? Oszczędzilibyście wszystkim zachodu i sporo ludzkich istnień. Obawiam się, że stawka jest za wysoka, żeby złożyć. Można grać już tylko... Jak wygląda sytuacja w Velen? Źle, jak zawsze. Albo nawet gorzej. To nigdy nie była kraina mlekiem i miodem płynąca. Teraz jeszcze spłynęła krwią. Wojska przeszły tamtędy kilka razy. Zadeptały pola, złupiły spichrze, spaliły wsie. Ludzie głodują. Mhm. Jak wam idzie zarządzanie tym rajem na ziemi? Nie najlepiej, szczerze mówiąc. Nasze siły i tak są rozciągnięte, a Velen to głównie moczary i gęste lasy. Ciężko kontrolować taki... Zdarzało się, że patrole nie wracały do garnizonu. Dlatego tymczasowo władzę w naszym imieniu sprawuje tam pewien Nordling. Niegdyś niższej rangi oficer temerskiej armii Philip Stenger. Znany lepiej pod swym nom de guerre krwawy baron. Unikaj go. Dobrze ci radzę. Jakie wieści z Nowigradu? Wolne miasto wciąż jest wolne? Tak, chociaż wszyscy wiedzą, że to długo nie potrwa. W Oxenfurcie siedzi Radovid, a cesarz tu w zimie. Za blisko. Obaj potrzebują pieniędzy i większej floty. A Nowigrad może dać jedno i drugie. Dlatego atmosfera w mieście jest dość... To znaczy? Jak ludzie radzą sobie ze strachem? Szukają pocieszenia. I kozłów ofiarnych. Kościół Wiecznego Ognia doskonale to rozumie. Dlatego obiecuje wiernym poprawę losu i wskazuje palcem winnych. Kto wywołał wojnę? Kto na niej zarobi? Wiadomo, czarodzieje, elfy, krasnoludy, słowem odmieńcy. Jestem na placówce w Nowigradzie od 13 lat. Wpierw jako konsul, potem ambasador. Wiele widziałem. Okrucieństwo, cynizm, chciwość. Co się tam teraz dzieje? A co nowego na Skellige? Nic. To jest właśnie duma wyspiarzy, prawda? Robić wszystko wedle tradycji, jak pradziadowie. A zatem tak jak pradziadowie żrą się między sobą, kradną, czasem napadają na nasze transporty. To uciążliwe, ale nic więcej. Skellige zawsze było na marginesie historii. Bardzo jesteś pewien swego. A co jeśli królowi Branowi uda się pogodzić jarlów i poprowadzi ich przeciw waszej flocie?
Król Bran jest zniedołężniałym starcem. Z tego co słyszę, nie pamięta już nawet imion swoich wazali. Więc z tym jednoczeniem może być ciężko. Dobra, dzięki za pomoc. Dużo się dowiedziałem tutaj. Dzięki za pomoc. Nie ma za co. Niechaj wielkie słońce oświeca ci drogę. Tobie również. Spokojnie. Jak mogę waszmości służyć? Oddając moje rzeczy. Cytrusy i goździk. Dzięki tym perfumom szaty waszmości dłużej zachowają świeżość. Pięknie dziękuję. Cesarz nie słynie z cierpliwości. Chce zobaczyć swoją córkę całą i zdrową jak najszybciej. Ta, wspomniał coś o tym, zdaje się. Bywaj. Dobra. Słyszałeś o brygadzie Wrighet? Tacy jak ty tam służy? A, Gwint. Żegnam. No nie będę grał w Gwinta. Kiedyś trochę pograłem, fajna sprawa. Ale chcę skupić się na historii, na chłonięciu tego świata. Nie było najważniejsze. Wiedźmin dowiedział się, że wróciła z dług. Z rozkazu cesarza i na per Geralt wy... Tak mnie chyba brzuch boli. Dobra, lecę do... Zobaczyć w końcu co z tą Leną, kurde, czy przeżyła, czy nie przeżyła. Nie ma jej. Tak? Bywaj. Bywaj. Tak? Co się stało z Leną? Co się stało z Leną? Zaczęło jej się polepszać. I wtedy zabrali ją Nilfgaardczycy. No pięknie. Nilfgaardczycy? Czego mogli od niej chcieć? Nie mam pojęcia. A jak wiesz, oni nie mają zwyczaju się tłumaczyć. No to zajebiście, no dobra, no. No i co teraz? Cholera, no. No i nie wiem, kurde. Może tego dowódcę obozu bym spytał, co się dzieje. Spróbujmy. Roir Emherzer! En mi dete stuat esen. Kesuex. Er i Gloir! Dużo nas tu gra. Dobra, nie wiem. Może później się okaże, może gdzieś ją spotkam. W każdym razie lecimy do Velen. Spotkanie z Yennefer nie było najważniejszym wydarzeniem pobytu. Wiedźmin dowiedział się, że wróciła z długiej podróży i jest... Z rozkazu cesarza i na proper Geralt w poszukiwania Ciri. Drzewo bisielców, tak? Już jakieś psy słyszę. Naprzód! Zaklinacz. Zobaczmy na co was stać. Dobra, płotka już dobrze. Hej! Spalona wioska. Widzieliście jakie mam muskuły? No. Biorę wszystko jak zwykle. Okna dobrze. Aha, ja muszę to wszystko odkryć. No okej. Okay. To wszystkie tablice bym poczytał. Chcecie... Hej! Wtedy wzięli ich w dwa ognie. Odsuń się, nie... Nie odpędź, Wiedźminie, zbliż się. O co chodzi? O co chodzi? Raduj się, albowiem nawet ktoś tak podłego stanu i natury jak ty może się przysłużyć chwale wiecznego ognia. Super. Trzeba spalić zwłoki na polu bitwy. Gniją w zbiorowych grobach albo trupojady je plugawią. Tak się nie godzi. I to ma być mój dobry uczynek na dziś? Sowicie płatny dobry uczynek. Wiem, że tacy jak ty nie pracują za darmo. No dobra, zajmę się tym. Zajmę się tym. Będzie ci to policzone za zasługę. Im więcej dobrych uczynków, tym... No, tak, świetnie. No, tu masz święte oleje. Polewasz porządnie i podpalasz, jasne? Ma się hajcować aż pod niebo, ku chwale wiecznego ognia. I... Gdzie mam cię szukać, kiedy już spalę ciała? Będę przy moście do Nowigradu. No dobra. Sąsie. Stosy pogrzebowe, trochę ich jest, cholera. Płotka, lecimy. Gdzie najpierw? Tutaj. Tak, zdecydowanie cuchnie jak zbiorowy grób. Teraz święte oleje, no byle się dobrze paliły. Kurwa, trafił. Polerny zgnilec. Nie?
O cholera. Teraz wystarczy użyć igni. Jedź, Podka. O cholera. O, w dupę. Zniszczony mam miecz, pięknie. Hej! Tak, to zdecydowanie cuchnie jak zbiorowy grób. Teraz święte oleje, no byle się dobrze palić. Wystarczy użyć igni. No pięknie, zapaliłem się jeszcze. Jak to nie mogę? O, nara. Naprzód! Tam ta, rzeka ta. Jedź, Płotka! Jedź, Płotka! Co to jest? Jakiś niedobitek się trafił. Co, mój fumfel? Może byś wiedział. Kurwa, jak nie kapłani, to trupojady. Wyjeżdżam z tego przeklętego miejsca. Kapłani? Umówiliśmy się jak zwykle, ale na większą dostawę. Myślałem, taki dobry klient, a on na nas z kosą. Ciekawe. Cały czas mówimy o kapłanie Wiecznego Ognia? No raczej. Tym buraczkowym chujom nie można ufać. Zamawiał fistech Primasort. 3 razy wszystko było w porządku. A za czwartym jego ludzie rzucili się na nas z nożami. Chcieli nas wygryźć z interesu. Mnie zepchnęli do dołu, między trupy. Pewnie myśleli, że góle załatwią resztę. Dla pewności kapłan wynajął Wiedźmina, żeby spalić zwłoki i zatrzeć ślady. No pięknie. Wiedźmina? Ciebie znaczy? No i co teraz? Nic. Zapalenie żywych mi nie płaci. A więc prawdę mówili. Mutanty, nie mutanty, ale swój kodeks mają. A dzięki, Wiedźminie. Teraz wystarczy użyć igni. Dobra, wracam do gościa. Znowu się zapaliłem. Naprzód! O ty bandyto. No, ile mam czekać? O ty kurwa, obóz bandytów to jest. Co to? Kurwa. Zresztą mam przycinki, cholera. Dam grafikę na średnie, postprocesy też na średnie. No i dobra. Znowu mam cały czas przycinki. Nie dajcie mu odetchnąć! Co jest, kurwa? Kurwa! Nie! Nie odpuszczać! Co to? Nikt mu nie wierzy! Wyrwać mu jaja. No to masz przejebane.
Kurde. O kurwa, nie mogę riposy na nim zrobić, co jest? Nie mogę riposy na nim zrobić, cholera. Dobra, muszę się dżemnąć. Zrobiło się ostro. Kurwa, nie to. Nieźle. No, popełnił błąd. Jeden błąd po tobie. No to masz przejebane. Zobaczymy. Na koniu to oni są łatwiejsi niż normalni, bo oni się wywracają. To trwa. O, to jest jakiś gość. Co za notatka. Poszukajcie mojego straganu koło mostu przez Pontar. I mój towar, niby tylko dla wojska, robię dla was... Teraz wolno. Naprzód! Broń stalowa, jest problem. Ale są lagi jakieś straszne. Ciekawe dlaczego. O! Ja pierdolę! O, już myślałem. Dałem na zrównoważony program. Dobra, mam nową broń. Lecimy. Jakieś może eliksiry, właśnie ja nie korzystam zupełnie. Jaskółka, czarny sztylet. Jaskółka, medytacja. O proszę, medytacja. Grom T, jaskółka Y. To też mi się przyda. Piję grom tutaj. Jak tam, Wiedźminie? Zadanie wykonane? Czemu nikt wcześniej nie spalił zwłok? Teraz kapłani Wiecznego Ognia zainteresowali się losem poległych. Kościół Wiecznego Ognia troszczy się przede wszystkim o żywych. Nie masz pojęcia, ile mieliśmy pracy po bitwie. Trzeba było zaopiekować się rannymi, zapewnić wsparcie duchowe uchodźcom, wygłosić nauki, zebrać datki. Datki. Całe szczęście, że byliście na miejscu. Zająłem się grobami. Zająłem się grobami. To było interesujące zlecenie. Pewien trup okazał się całkiem żywy i całkiem rozmowny. Co masz na myśli? Jednemu z handlarzy Fistechem udało się przeżyć i opowiedział mi bardzo ciekawą historię. Chętnie ją od ciebie wykupię. Na wyłączność. No i teraz pytanie, czy ja powinienem się na to godzić. No bo inaczej będę z nimi walczył. Kurde, trudna decyzja, bo... No handluję tym Fistechem, to prawda, ale czy ja chcę się w to mieszać? Czy to jest moje zadanie, mieszać się w to jakieś... Czy to w narkotyki, czy ten, no, no ja nie jestem tutaj z policji, nie, tutaj, z policji, no ze straży miejskiej tutaj. To nie jest jakby moja sprawa, nie, takie rzeczy to nie moja sprawa, no. No to są jakieś niesnaski to między przestępcami, bo jeszcze żeby on zabił niewinnych ludzi, ale no chciałby kończyć jakąś konkurencję z handlarzem Fistechem. Mafia z mafią się gryzie, nie moja sprawa, zgoda. Zgoda. Więc bierz i zniknij mi z oczu. No, kolego, z tymi tekstami to ty lepiej uważaj. Nie, nie bądź głupi. Strasznie wysokie kocne. Chłopi się zaśmieją. Dobra, ja tędy przejdę w ogóle? To stodoły zapędzili. Musimy o tym mówić. Cześć, cwaniaku. Może glejcik? Taniej niż u mnie nie znajdziecie. Czemu nie? Jaki glejcik? Nic nie wiecie? Redańczycy zajęli wszystkie brody na Pontarze. Bez glejtu nijak nie przejdziecie. Ale dobrzeście trafili. Tak się składa, że akurat mam kilka do sprzedania. Za tyle to kupię pozłacaną karosę i przebiorę się za samego Radowida. Jak was nie stać, to co ja poradzę? No, Geralt, nie bądź tutaj takim skąpcem. 100 to jest niedużo, myślałem, że 1000. Ale może coś spuścisz, wiesz, zawsze można się potargować. Nie dogadamy się. Zaraz, poczekajcie! No może miałbym dla was robotę, a za robotę byłaby zniżka? No i od razu inna rozmowa, co to za robota? Co to za robota? Niedaleko stąd, na południowy wschód, mój szwagier ma interes. Razem z grupą ludzi sprząta pole walki. Problem w tym, że ciągle gnębi ich jakieś tałataństwo, wiecie, stwory, co to do trupów ciągną. Jakbyście dali ochronę mojemu szwagrowi, to bym wam piękną zniżkę zmajstrował. No dobra, dobra, spoko. Zobaczę, co da się zrobić. Zobaczę, co da się zrobić. Czekaj. No cholera, rzeczywiście. O kurwa, czemu na mnie obrazi? Nieźle.
Czaruję! Ten skurwiel czaruje! Skurwiel. Zeszczał się. Spokojnie. Ej, ty tam! Podejdź no tu! Czego chcesz? Dać ci robotę, bo dobrze widzę, że jesteś wiedźminem. O co chodzi? O to, żeby moi ludzie mogli bezpiecznie dokończyć robotę, a tu co chwilę przyłażą trupojady. Pozwądź się ich, to odpalimy ci dole. Zgoda. Zgoda. Coś tutaj zgubiliście? Idą skurwysyny. Ty, on zginął! To kurwa zajebiście, nie? Co teraz będzie? Oby on tylko zemdlał. Kurwa. Ty, oby on zemdlał, ale nie zginął. Chyba dużo ich jest pojęć. Taki zgnilek. Jak oni tam się nazywają. O kurwa, wypierdalaj stąd. Kurwa, ale trudna walka, to spło w dupę. Kurwa ma. Kurwa mać ty. Dzięki panie, żeś nam życie ocalił.
Przyjmij, to twoja zapłata. I jeszcze działka tego skurwysyna, co nas do odgrzebywania zmarłych przymusił. Dobra, wszystko fajnie, ale... Ale ten gość zginął. Moment, walka była ciężka. Pocznę sobie. Strasznie wysokie. A, nie najtaniej. O, to znowu wy. Może Glejcik, okazyjna cena. No pomogłem twojemu tam, Kozynowi czy coś. Zabiłem potwora, ale szwagier nie przeżył. Spotkałem twojego szwagra i rozprawiłem się z potworami, ale szwagier nie przeżył. Co? Jaja se robicie? Zapomnijcie o mojej ofercie, jest nieaktualna. No sorry, ale twój szwagier podjął się zadania, które jest jakieś posrane, no. Idź swoją drogą, klientów mi odstraszasz. Aha, czyli ja w ogóle od niego glejtu nie dostanę. Ale jaja, ty. No i co teraz? Od barona dostanę pewnie glejt. Stać! Nie ma przejścia, most jest zamknięty. Bo co? Bo król Radowicz tak rozkazał. Bez glejtu nie przepuszczamy nikogo. Dobra, bywaj. Bywaj. Jakby tylko stary z moim też spróbowali takiego rzemiosła, stary darz o takie. O! Tyle, że nie wiem, ale dwójka do lasu. Nie ma co. Rusz się! Rzemiosła. Nie wiem. Kurde, utopce zabiły tutaj sporo ludzi. Jestem ciekaw, jaka jest historia tego miejsca. Ale jaja. Kwiaty. Smutna chyba. Siedem. Dam kontynuuj. No i jeszcze sobie wody naleję, dobra. Kontaktem Wiedźmina w Felen był nilfgaardzki agent o imieniu Henry, który przebywał inkognie. Jego głównym zadaniem było zbieranie informacji. Co on mi macha? O, grasz w Wieśka, no to super. Ty tam pewnie ostro już... Aha, bo ty mówiłeś, że przeszedłeś kampanię, tą... Boże święty, co to jest? Tą podstawową, no i będziesz się zabierał za dodatki, tak? Z tego, co dobrze pamiętam. Kurde, co ja miałem zrobić? Dźwięk. Dobra. I co, zaczynasz serca z kamienia, tak? Strasznie Nie, ja je ustalam, tylko... Ale to wy podróżnych przepuszczacie, nie Radowit, więc może byśmy się... Tutaj pomagałem gościowi, szwagrowi tego, co Glejty daje. Niestety on zginął. Myślałem, że zasnął, bo on coś krzyczał, że ześka się w majtki ze strachu. Myślałem, że zemdlał, ale no niestety nie przeżył tego. Powiedziałem temu z Glejtami, że pomogłem. Pomogłem im, ale niestety szwagier nie przeżył. Już nie chcę mieć nic ze mną do czynienia. Ty, a popatrzmy sobie na wierzchowcu. Kurde, zajebiście, ty. Ale tu jest panika wierzchowca jeszcze. Ale one są pierwszego levelu. Gwintagram. Ale gwinta grasz w Wiedźminie, tak? Nie, że tam w tej grze osobnej gwint. Kurde mać. Moje umiejętności walki są jak zwykle na wysokim poziomie. Ale uczę się, już coś tam potrafię walczyć. A z nimi walczyłem, pamiętam, no ale już nie będę powtarzał. Bo mnie wywaliło właśnie w tym momencie. Nie oddam jej, nie oddam! Kogo? Przecież się nie rozerwę. I tak ją zabiorą, a nas pozabijają! Świnie? To ją zarżnę i schowam pod łożem, a nie oddam psu brato. Dobrze, jak jucha wypłynie, przysypię mu piaskiem. A ty nie podsłuchuj, nie twoja sprawa. Odejdźcie stąd. Lepiej w bagna nie leź. A ty nie podsłuchuj, nie twoja Co sprawa. Co wy z tą świnią chcecie zrobić? O, właśnie, wezmę te zlecenia. Wszystkie biorę.